Jak wygląda sytuacja, obraz sytuacji? Idziemy na drugą nockę w lesie. Będę mówił liczbie mnogiej, bo poddałem się z walką z tą manierą. Po prostu idziemy. Walczymy z czasem, jest 29 września. A walczymy z czasem, ponieważ dopiero co zacząłem iść. A ten widok, który tu widzicie, to nie jest wschód słońca, to jest zachód słońca. Jak słońce zajdzie, zgasi się światło i będzie ciemno. I lepiej w tym momencie już być na miejscu, przynajmniej się zacząć rozkładać, jak już nie być rozłożonym. Trochę udoskonaliłem scenariusz wypadu. Jest to wypad tematyczny, trochę poprawiony względem ostatniego o takie elementy jak brak namiotu. Tu na sobie niosę pałatkę wojskową z PRL-u, żeby klimat był dopełniony bardziej. Tutaj mam kurtkę Moro i to jest jedyne i prawdziwe Moro. Wszyscy nazywają jakikolwiek rodzaj kamuflażu Moro, Mora, a tak naprawdę ta nazwa odnosi się tylko i wyłącznie do tego wzoru WZ-69 przyjętego do Ludowego Wojska Polskiego. I to jest tak naprawdę prawdziwa Mora. Cała reszta kamuflaży ma swoje nazwy. Nazwa pochodzi od francuskiego Moire, co oznacza charakterystyczny wzór pasków, które się układają, interferując ze sobą tam pod jakimiś kątami. Definicja na Wikipedii. Co ciekawe, w takim przypadku, tak jak poprzednio, jest piątek wieczór. W organizmie włącza się naturalna chyba jakaś reakcja obronna, psychiczna. Pod kątem, kurczę, że pomysł jest absurdalny trochę, tym bardziej temperatura trochę niższa niż ostatnio. Teraz jest 14 stopni i spada, z tego jak patrzyłem na termometr, jak jechałem, definitywnie spadało, nie chciało rosnąć. Więc absurd sytuacji, może lepiej wrócić. Zrobię to, co ostatnio, zignoruję tę naturalną reakcję obronną. Będę szedł w zaparte. No, nawet przy 4 stopniach wieczorem, to jednak jak jest kwiecień czy maj, to jest jakieś wrażenie, że to takie trochę zimno, ale trochę lato. A teraz tak czuć, że to zimno to idzie takie właśnie na zimę. Ciekawy jestem, jak się będzie rozkładało. Mam właśnie pałatki wojskowe. Nie będą miały właśnie podłogi. W środku na patyku będzie się to wszystko trzymało. Oj, jak ostatnio znowu podejście pod górę. Oczywiście oszpejowany plecak, taktyczne winogrono jest ze mną na plecach. Tutaj nie będę miał tyle komfortu jak ostatnio, żeby go zdjąć i się przechadzać przed aparatem, kamerą, żeby pokazać, jak super wyglądam, hiper duper, bo nie ma czasu i przed wzrokiem chcę dojść na to miejsce, co ostatnio, bo z racji braku czasu nie będę szukał innej nie wiadomo jakiej miejscówki. Mam nadzieję, że ze względu już na niską temperaturę komary nie działają. A jeżeli idzie o mrówki, to z tego, co się orientuję, to przy niskiej temperaturze też jakoś tam hibernują. Więc, że brak podłogi nie spowoduje mi inwazji. O, jesteśmy na miejscu, tu gdzie ostatnio. Niestety poziom wody trochę się podniósł po ostatniej tej nawałnicy, która tu spustoszyła Mory Tucholskie. Widać księżyc, widać, że się robi ciemno. Dlatego będę szybko tu obracał aparatem, żeby nie marnować czasu. Muszę, kurde, tutaj sobie lokum rozbić, więc nie marnujemy czasu, ale muszę też doświadczeniem. Wziąłem tutaj taki sprytny statyw, który pozwoli mi się zająć swoimi rzeczami. O. Trzyma to się. Jakieś to, kurde, chińskie. Chińska technologia. Tak, ja sobie tutaj podreguluję statyw, aparat. Rozbić się można w każdej chwili. Taki. Zrobić zewnętrzny stelaż do pałatek. W środku byłoby więcej miejsca, ale ze względu na uciekające światło i czas nie ma na to miejsca, czasu znaczy. Czyli skorzystamy z tego, co Ludowe Wojsko Polskie nam zaoferowało w wyposażeniu. Każda taka pałatka miała stelaż w postaci trzech
metalu, matko, rurek aluminiowych, tak. No myślałem, że może tego owadów nie będzie, ale widzę, że trochę ich tutaj jest. Czyli jeszcze nie jest aż tak zimowo. O. Tych tutaj pięknych rurek. Zrobimy taki prowizoryczny stelaż. Zestawię na jedną pałatkę. Powiem wam, że lubię się rozkładać. To jest fajna opcja. Trzeba, jak się fajnie spakowało. Ale rano, jak człowiek jest taki, kurczę, sfatygowany, to zbieranie tego i z powrotem, żeby nic nie pogubić, logicznie popakować, jak to się przy okazji nie chce robić tego, to już jest takie irytujące trochę. System, rurki z jednego pasują do rurek z drugiego. Tak, wiem, odpadła na dole i to może średnio wyglądało. Trochę się zagrzałem w czasie tej naszej wędrówki. No, liczba noga rządzi, taka maniera. W miarę szybko, kurczę, jak się ogarnę z tym, będzie trzeba się wysuszyć, przebrać. W domu mi się nie chciało sprawdzać, czy mamy pozapominane guziki w rękawach, bo to generalnie jest też jako płaszcz przeciwdeszczowy. O. Ma nie padać. To jest ważne, bo ja nie sądzę, żeby one były wodoodporne. Może w 78 roku były, ale teraz też mi się wydaje, że nie do końca. Dragner mówi. Wyschnąć. Tak, to jest moich czterech aluminiowych doradców. To jest taki, że pod koniec wieczorem mają mi wejść w krew. Jako, że jak nie ma ciśnienia, to na działce to się rozkłada w miarę składniej. Ale to dlatego, że tam jest równe podłoże, wszystko wygolone, a nie jak tutaj. Maksymalny naciąg, napięcie. Nie ma podłogi, to nie ma przynajmniej strachu, że się przydziurawi. Śledzie nie wiem, jak będą trzymały, to jest dosyć miękko. To, co widzicie, to rodzący się kształt konstrukcji. Nie wyszły. Mam 3 śledzie. Czy to trochę, kurde, mało? W razie czego ze śledziami nie jest problem. Można wziąć nóż, zaostrzyć z patyka. Dużo osób tak robi. Nie biorą ze sobą śledzi, żeby nie zwiększać wagi ekwipunku i na miejscu sobie strugają patyki. Po słońcu nie ma śladu, więc ja ich strugać teraz bym nie chciał. Normalnie ja wiem, że one tu mają prawą i lewą stronę, te pałatki. Na chwilę obecną bardzo mi to wisi. Tylko to rozłożyć. No kurczę, masz to gdzieś tą górę?
No a teraz taki kurczak hobby, to zapinasz to guzikami. No ja mam naprawdę nadzieję, że nie będzie padało. Zmiana perspektywy, a co tam? O! Dużo lepiej widać. Dużo lepiej widać, że nie ma słońca. Co jest fajne w takich konstrukcjach? Znaczy w materiale. Nie jest to nowoczesne, ale to chyba o tym mówić nie muszę. To materiał, z którego jest wykonany. To jest jakiś tam, nie wiem, bawełna, brezent, coś takiego do doczytania. Chodzi o to, że jest niewrażliwy na jakieś iskry od ogniska, tego typu rzeczy. Więc w środku, docieplając się, można sobie wziąć nawet kandelki rozpalić. Taki nawet mam pomysł. Już prawie wszystko rozłożone. Nie wiem, czy tutaj będzie widać. No, widać, że się robiło ciemno, no to na pewno. Może tutaj ogniskową latarki poprawię. To mamy taki błądzący coś. Generalnie mamy taką chatkę. Ten przy braku podłogi nie jest nawet tak źle, jak spojrzeć do środka. Co może jedynie trochę być takie dziwne, no to kłoda w środku namiotu, pałatki. Ta kłoda taka jest nie do wykorzystania za bardzo. Więc dobra, tutaj trzeba dalej się, muszę rozłożyć sobie śpiwór. Ja myślałem, że sobie strzelę nawet jakąś fajną fotę na tle, ale tutaj kurczę już jest ciemno. W ostatnim pobycie widzę, że zostały tutaj do maskowania moje gałęzie. Porozwalane pewnie przez tą nawałnicę. Nie ma czasu, więc się niestety tym nie zajmę. Z drugiej strony jest dłużej, szybciej ciemno, dłużej jest ciemno, więc kto by miał się po lesie też telepać jakieś 4 km od ludzkich siedzib, żeby przeszkadzać. Ja może bym się tu na statywie ustawił znowu. Już wiem, do czego kłoda się przyda. Kłoda będzie tutaj sobie, o, statyw będzie sobie na kłodzie stał. O, tu jest regulacja, tu jest jakieś kulowe coś do regulowania położenia kamery. O, może być fajne. Widzę, że ten materiał będzie taki nerwowy ze względu na to, na tą walkę z czasem. O, tutaj mamy pomyślane, coś sobie zaczepimy, latarkę. Proszę chwilę, ja tutaj latarkę to mam taką lepszą trochę do tych celów. Pamiętacie, przy ostatnim materiale, jak byłem, to mówiłem, że mam taką małą kieszonkę, w której mam wszystko. Jedynie co było nieprzemyślane, to że nie było w niej porządku i miałem zrobić porządek. Nie zrobiłem porządku. Teraz tak, znaleźć tutaj motyw. O, to może tu będzie wisiała. No naprawdę zabrakło mi jakiejś kurde godzinki takiej na luźno, żeby to dało radę. O, czasowo. Dobra, mamy jakieś światło takie pozycyjno-awaryjne. To co jest podłogą, to jakiś torf. I generalnie tak się zastanawiam, czy by w ogóle kurczę korzystać z tej mapy samopompującej. Zrobię sobie z niej stół podstawkę. A będę stał na karimacie, chyba dlatego, że sama ziemia jest po prostu bardzo, bardzo miękka. No, ziemia to co na dole w każdym razie. Nie wiem, na ile to jest tu ziemi. Tactical Moro Bluza. Tutaj mamy górę, czyli dobrze to miałem kurczę rozkminione. No, chyba sobie bym musiał podłogę wykarczować. O, tutaj tej trawy trochę przeszkadzają. Tu się rozepnie. Powiem, że nie jest tak zimno, ale z drugiej strony wiem, że będę musiał za kilka minut te słowa odszczekać, ponieważ jestem po marszu zaraz. Jest mi naprawdę gorąco, jestem spocony. Bawełniana koszulka, czyli tak zwany
materiał śmierci, szmata śmierci. Też jest mokra, będę musiał się przebrać, bo to gówno nie wyschnie w miarę szybko. Pomysł na przyszło, nie, pomysł na teraz. Worek foliowy sobie będę wezmę i sobie zrobię kawałek podłogi cywilizowanej, żeby kurczę po ruszeniu się skali maty nie być od razu kurczę w tym torfo, w tej torfoglinie. O, czteropak aluminiowych przyjaciół. Właśnie teraz sięgam z tej swojej kieszeni nieuporządkowanej. O, bo ja tu wiem, że mam worek na śmieci. Teoretycznie miałem wczoraj za pamięci wrzucić drugi, ale to była taka koncepcja, która pojawiła się w głowie i w tej głowie została. O, zobaczcie, jaka cywilizacja. Worek foliowy mam. To kurde stół jak z Ikei będzie. Jestem taki bushcraftowy, niedzielny, że teoretycznie powinienem sobie zrobić, wziąć z drewna, wystrugać tu jakiś mebel i tak dalej. I będę się bronił, że to dałoby radę. Gdyby co? Gdybym miał czas. Czasu, którego nie mam. Ale mały worek. Kurde, co ja sobie myślałem go zabierając. Dobra, to mamy. Coś na kształt doświetlenia. Materiał będzie naprawdę chaotyczny. Rzecz tu i wiem, że to mi zdało egzamin, jak to generalnie było przy głowie, bo można było sobie sięgać. O, szesz, teraz tak. Ten kij w środku, kurczę, pałąk, to naprawdę jest opcja. Ale ile byłoby miejsca, jakby stelaż był na zewnątrz. To już kiedyś zrobiłem tak na trzy kije, że ten wisiała, cała palatka wisiała na zewnątrz, na kijach. Cały środek pusty. Dwie osoby z bagażami, bez problemu. Żeby nie padało, żeby nie padało. Na zewnątrz nic nie zostało, wszystko mamy w środku. Ta kamera ma możliwość też samodoświetlenia się, ja z tego skorzystam. Więc jestem gotowy. Tak to wygląda w środku. Strzelają wilki jakieś. Więc generalnie ja będę bronił, że tutaj jest... A, jeszcze doświetlenie dużo. Że pod kątem samym miejsca, to miejsca tutaj jest dużo. Bo jedna osoba tutaj, druga jakby była, ale nie ma, łowi ryby gdzieś na Bałtyku. To by była tutaj i miejsce na bagaże po bokach spokojnie jest. Na zewnątrz tu mój chiński statyw się huśta na tym swoim zaworze kulowym śrubką. Ja wam powiem, że przez taką akcję na szybko, że z rozbijaniem nie poczułem jak ostatnio tej chwili zapadnięcia ciszy. Jak ostatnio, księżyc jest trochę po lewej bardziej, nie jest w pełni. Niebo jest czyste, są gwiazdy. Ostatnio wiem, że poświęciłem dużo czasu mówieniu o tych gwiazdach i generalnie na materiale i tak było czarno, nic nie było, więc teraz sobie podaruję. Tutaj kurczę weźmiemy, zobaczymy właśnie jeszcze ostatki. No a wreszcie widać, że jest jeszcze jasno, ale to dlatego, że chyba jakiś podczerwień zbiera sam aparat, bo ja już generalnie mało widzę. Chatka. Bardzo mało chatkę widać. No mówię, trochę, żeby było idealniej po mojemu, to ja bym się chciał tu zasłonić. Wprawdzie są drzewa, ale to mogłoby stać. Może to jest składane, może jak się podważy, to od razu zostanie i będzie tak zostanie. No na pewno jakiś materiał by się przydał właśnie zrobić tutaj pomiędzy, chociaż to nie pomyślałem właściwie. Taką ala podłogę. Tym bardziej, że chyba tutaj akurat padało niedawno i ta ziemia nie jest taka super sucha. Może trochę spróbuję tych gałęzi popodnosić. Jakoś tak głupio być z jednej strony odkrytym. Chociaż wam powiem, że mam wrażenie takie, że ta zieleń taka oliwkowa
No, zarąbiste pokrycie powierzchni, kurcze, maskujące. Wydaje się być bardziej scalająca z otoczeniem niż ten namiot mój, co ostatnio miałem, Flektarn. Świętej pamięci, bo on nie miał jeszcze jednego sezonu, jak się okazało, że ma problemy z wodoszczelnością i że jest częściowo wodoodporny. Czyli wodoodporny nie jest, nie był, nigdy nie był. Tak to Chińczycy skonstruowali. Wygląd 5+, ale przy pierwszej, najlepszej, mniejszej ulewie i całe szczęście to było akurat na działce, a nie gdzieś tu w terenie, w lesie, się okazało, że cieknie. Co, zrobiłem coś fajniejszego niż było? Nie wiem. Może z zewnątrz przejdę, zobaczę. Ale cicho, nie ma żab. Żaby wymiękły. Dobra, jak jest noc, to mnie nie widać. Ale to jest w miarę oczywiste. O, może postawimy, niech robi robotę. Stój. Wygląda. Nie widać za krzakami. Powiem wam, że tragicznie się przebiera w takich warunkach bez podłogi. Wprawdzie wiem, że będzie cieplej, jak to zrobię, ale w momencie, gdy to robię, jest zimno, jak się zdjęło ciuchy. Gdybym nie był tu sam... A? Żyjątka. Wyostrzysz na żyjątku? Żyjątko. Gdybym nie był tutaj sam, to bym powiedział, że kurczę, bym ostro zastanawiał się nad zmianą bielizny. Dokładnie. A teraz, że tak powiem młodzieżowym slangiem, obczajcie to. Czego byśmy nigdy nie zrobili w normalnym namiocie. Nowoczesnym, normalnym namiocie. Do głowy by nam nie przyszło, żeby palić w nim ogień, świeczkę. A tutaj taka piękna brezentowa, czy tam inna materiałowa konstrukcja, powoduje, że nie mam tutaj obawień w postaci tego, że wypali mi jakieś dziury, czy nie, ponieważ nie wypali, a jeżeli wypali, to 14 zł stać mnie. Chyba że się spalę razem z tym. Więc jedziemy z tematem. O. Wiem, że zapalniczka żarowa nie jest najbardziej survivalowym narzędziem. Tu powinienem jakoś tą świeczkę w ogóle zrobić tutaj, kurczę, z miejscowych zasobów. I tu nie chodzi tylko o klimat z tymi świeczkami. Generalnie ogień, ciepło. Materiał dosyć gruby. Czas palenia 4 godziny. Wiem, bo to są IKEA-owe świeczki przetestowane wielokrotnie. I ten. I jest tu jakieś źródło właśnie ciepła w tej jesiennej porze. Ja już jestem przebrany po obojach. Naprawdę muszę pomyśleć sobie z tą podłogą, bo tu po prostu, kurczę, jak tylko się ruszę ze swojej karimaty, to po prostu wpadam w te torfy po lewej, po prawej. Zostało mi do przebrania co? Jeszcze tylko skarpety z bawełnianych, co miały mnie cały czas. No, o, i tu jest dobry moment, żeby podziękować koleżance Emilii z pracy za taki prezent w postaci pięknych, wełnianych skarpet wykonanych przez jej babcię. Naprawdę już raz testowałem, robią robotę, jeżeli idzie o właśnie takie warunki dyskomfortu termicznego. No to jest wełna, ona po prostu urodziła się po to, ta owca urodziła się po to, żeby taką wełnę dawać i po to żyje, żebyśmy mieli ciepło. Jest naprawdę rewelacja. Fajne jest to, że wełna nawet mokra ma właściwości izolacyjne. To jest plus. Więc koleżanko Emilo, dziękuję jeszcze raz. Zaraz je wykorzystam i dzięki nim, mam nadzieję, prześpię jakoś w miarę komfortowo noc. O, kandelki nam się ładnie rozpaliły. Jest klimat. Nie no, to drzewo w środku tutaj to naprawdę, kurczę, jest potrzebne jak świni siodło. A właśnie, jeszcze taki dodatkowy punkt. Taki punkt jak woda. Ostatnio nie pomyślałem, że woda nie żyje własnym życiem i ona nabije, będzie miała taką samą temperaturę rano jak temperatura otoczenia, więc teraz jestem mądrzejszy i już teraz, na początku tej pięknej przygody, ja ją załaduję do śpiwora, będzie spała razem ze mną. Dzięki temu rano będzie miała może jakieś bardziej przyzwoitą temperaturę, zdatną do picia.
generalnie luzik. Jest w miarę ciepło. Może te świeczki faktycznie dają radę, tak jak było to wymyślone i tutaj ogrzewają powietrze. Nie będę jeszcze raz narzekał na brak podłogi. Co ciekawe, jestem na samej Karimacie i kurczę, tutaj jest gleba na tyle miękka, że nie czuję tego powodu dyskomfortu, tak jak wcześniej. Więc jest fajnie. Coś widać. Na poprzednim materiale, którym skorzystałem sobie z kamery z przodu aparatu, dobrej jakości, z poświetleniem i w ogóle, uciąłem sobie ciało od szyi w górę, więc sobie sporo gadam, ale nie widać mnie w całości, dlatego teraz rezygnuję z jakości i wezmę kamerę przednią, do samojebak robienia wykorzystam, bo przynajmniej widzę, co jest na kadrze. No, doświetlenie to jest tragedia. Ja wam powiem, kurczę, sobie mam tutaj po jednej stronie świeci latara, tu mam jedno, jakby ta tak w kącie została i jeszcze bym sobie strzelił tutaj punkt, to bym był bardzo, kurczę, widocznym człowiekiem. Ale nie o to chodzi. Teraz tak jest słaby zasięg. Przy kontakcie z naturą myślałem, że sobie pooglądam jakiegoś, nie wiem, YouTube'a, czy na fejsie posiedzę, czy coś takiego. Ale jest słaby zasięg, więc właściwie, kurde, zaczynam się koncentrować sam na sobie. Jak już sobie jest możliwość tak pogadania trochę o niczym, to się pochwalę swoim nabytkiem sprzed paru miesięcy. Kto mnie zna, to już 100 razy widział, nie miał większego wyboru. A kto nie i jakoś tam mu tam się interesuje nożami czy coś takiego, to bym chciał zaprezentować takie coś jak szwedzka Mora, model Classic. No i dzięki temu ja widzę, co tu jest pokazywane. Jest to szwedzki fajny, budżetowy nóż, który jest wykonany w tym wypadku, co jest ważne, bo to jest specyficzna sprawa, ze stali wysokowęglowej, a to oznacza, że jest podatny na korozję z jednej strony, z drugiej strony ma dużo zalet, o których piszą w internecie. Ja nie chciałbym teraz, kurczę, tutaj przez przypadek przestrzelić i powiedzieć nie o tej zalecie, o której trzeba. Generalnie wiem na pewno z mojego doświadczenia, że fajnie się ostrzy, ponieważ jest to ta stal jest taka chyba jakaś, nie wiem, pewnie tam ci odnoży mnie tam zjedzą, że nie znam terminologii, ale chyba jest miększa, bo jakoś tak szybciej się ostrzy na mój gust generalnie. Ma fajną drewnianą, taką naturalną, o, i znowu z tej strony rękojeść. Szlif jest szwedzki, ostrza, tak więc widać, że wyprowadzony tak prawie, że z połowy, profesjonalne słowo, głowni, z tego stalowego ostrza, nie, ostrze tutaj mamy, więc tutaj z tej naszej pięknej, jego ten metalowego czegoś, co przechodzi w to ostre coś, to tak widać, że się zaczyna ładnie od środka. Więc to taki jest specyficzny szlif, który zwraca na siebie uwagę. Co jest ważne, to nie jest nóż, jak mało rzeczy u mnie, Finn. To jest normalny szwedzki nóż. Firma Mora się cieszy fajną generalnie opinią, jeżeli idzie o temat noży. Mnie się podoba to, że są budżetowe, są tanie i generalnie, no kurczę, chyba nie do zajechania, pomimo tam już jakiś tam testów z jakimiś innymi czy coś tam rzeczami, ale no kurczę, nóż jest do używania i tam to, czy on ma tam parametry stali takie czy siakie tam z jakąś cyferką na końcu, to no mnie średnio robi generalnie, gdy tam tnę sobie gałązkę czy kroję tym chleb. To jest mój pierwszy nóż ze stali węglowej, jak wspomniałem. Specyfiką tego jest, że jest to stal rdzewna i faktycznie wystarczy, że przez weekend poleży wilgotny w pokrowcu. Uniknąłem słowa pochwa. To widać już ślady rdzy się pojawiają. Co mnie skłoniło do poszukania w internecie, co z takim patentem można zrobić. I tak, jak kupowałem ten nóż, on miał srebrną, normalnie no, był tam srebrny świecący jak to nóż, a w tej chwili, jak widzicie, jest pokryty taką fajną matową patyną. Jak to się zrobiło, co to było za technologia, jakie urządzenie było wykorzystane, żeby tak sobie fajnie zabezpieczyć nóż właśnie warstwą
tej patyny, mianowicie Coca-Cola, bo ma w pip kwasu fosforowego i wszystko co kwaśne, tu ładnie tą stal zaczęło trawić, więc ciepła, podgrzana Coca-Cola, żeby nie było. Zimną trzeba by wstawić tak mniej więcej na dobę. O, przepraszam, zrobię sobie łyka od swojego aluminiowego przyjaciela. Alkohol to może zły doradca, ale doradca. Nikogo innego nie ma. Korzystam z tego, co jest. I w związku z tym, kontynuując, generalnie włożymy coś takiego, wkładamy do ciepłej, gorącej Coca-Coli, może być zmieszana z octem i po 40 minutach pojawia się taka patyna. Rewelacyjna rzecz, nóż przestał rdzewieć, wygląda konkretnie i sensownie. Czego nie robiłem, to nie ten, nie robiłem sobie nim, nie kroiłem jeszcze jedzenia. Jestem ciekawy, czy to będzie miał wpływ na smak żarcia, bo jak się powącha to ostrze, to ona ma taki specyficzny, metalizowany zapach. To jest taka rzecz, że przy takich nożach, które mam w szufladzie do krojenia parówek, różne modele noży do różnych rodzajów parówek. Jestem fanem parówek. Tak, zamyślałem się o parówkach. No, w związku z tym właśnie jestem ciekawy, czy ten, nie kroiłem tym jeszcze jedzenia, w każdym razie. No, więc tak fajnie się ten pochwaliłem takim nożem. Cena, to znaczy taniej. 36 zł do kupienia w sklepach Jula, więc tam jest zresztą kosmos modeli, kiedy można sobie pooglądać, podotykać, który lepiej leży. Ja wziąłem sobie klasyka ze względu na ten klasyczny wygląd i że fajnie wygląda, jakkolwiek ze względów praktycznych, to bardziej mi się podoba taki model z gumową rączką mojej żonie, którą kupiłem za tą samą cenę generalnie. Ja kręcę film do góry nogami, ja to będę musiał później przewalać lewo, prawo. Potrzeba matką wynalazku. Nuda trochę też. Tu mamy nasze palące się kandelki, które już zaprezentowałem, wymyśliłem wcześniej. Ale później sobie wpadłem, jak mi została ten pusta puszka, że można sobie zrobić w takim namiocie niepalnym, prezentowym, własną latarnię. O, widzicie? Potraficie docenić geniusz rozwiązania? Jest ciepło, jest jasno, tylko za sprawą kandelka w puszce. Czuć jak napromieniowane aluminium, napromieniowanie aluminium, napromieniowanie ten, promieniuje aluminium, które jest nagrzane od świeczki. Nie jest to mój autorski pomysł, ja już widziałem to na YouTubie, w serii Jak przetrwać apokalipsę, więc w taki sposób przetrwać apokalipsę. Pokazuję, bo fajna jest opcja po prostu, że w nylonowych zwykłych namiotach po prostu tego się nie zrobi, nie zaeksperymentuje i w ogóle, a tutaj hulaj, dusza piekła nie ma. Palą się na chwilę obecną trzy świeczki. I chciałbym powiedzieć właśnie, jest ciepło, ale nie jest ciepło. Znaczy, no jest pewnie cieplej niż, no jest cieplej niż na zewnątrz, ale to jeszcze nie to, kurde, generalnie, gdzie co tygryski lubią najbardziej. Ale mówię, no pomysł, kurczę, jest do pochwalenia się, bo po prostu... O, widać markę, nie robimy kryptoreklamy. Chociaż lubię żubra, żeby nie było. Jak już sobie gadamy tak o wszystkim i o niczym, to właśnie sobie otworzyłem paczkę chipsów i tak nagle mnie wziął taki survivalowy klimat, żeby się, kurczę, podzielić taką złotą wiedzą albo zagadką, czy myśleliście, do czego mogą służyć chipsy. Tak właśnie w takich zagadnieniach na zasadzie właśnie przetrwania, w czym się mogą przydać i w ogóle. Tłuszcze, wiadomo, tablica Mendelejewa, wiadomo. Ale tu jest taka ciekawostka, że mając takiego chipsa, oświetlimy chipsa, tak naprawdę mamy doskonałą rozpałkę pod ognisko. A dlaczego? Dlatego, że jest tak nasączony tłuszczem, że nie trzeba mu dużo, ja to robię w namiocie, żeby nie było, że nie trzeba mu dużo szczęścia, żeby zaczął po prostu się palić. I zobaczcie, jaka rozpałka. To jest palący się chips w namiocie. Żywy ogień. Trochę śmierdzi. Matko, z czego oni to robią? E?
Więc taka ciekawostka, że się da. Ja to chyba zostawię. Ciekawe, czy trawa mi się wynamieszy. Ojej, zaczyna mi śmierdzieć dymem. Pomysł generalnie tak strategicznie był taki sobie. Głupi. Ale pokazałem, co chciałem pokazać. No w sumie to tak mi w domu wali, kurde, jak pizzę spalę. Więc generalnie prawie domowe klimaty. O, w tym mamy mokrą jakąś chusteczkę. Ale mówię, to jest fajna, fajna opcja. Ostatnio u znajomych byliśmy na grillu i kurczę, oni chcieli jechać po rozpałkę do grilla. Pomimo, że mieli kurczę napakowane chipsów w opór. Czyli takich gotowych rozpałek. Tu się ogień pali ładnie. Tutaj latarenka dalej działa. Więc wam powiem, że kurczę jest bardziej komfortowo i fajniej niż było w tym tam maju, czerwcu jak byłem. Za wyjątkiem podłogi. Halo, Nostromo. Jest taka informacja, że w kosmosie nikt nie usłyszy twojego okrzyku. Znaczy chciałem powiedzieć, że jak jest zimno, to jest problem z ładowaniem telefonów. Miałem w H powerbanków i ekstremalnie szybko tracą swoją pojemność. To był naładowany do maksymalnej pojemności powerbank, naładował mi telefon na 20% i wziął zdech. Podobnie zrobił to drugi powerbank. Też wziął zdech, co powoduje, że ja się czuję w miarę taki, kurde, całkiem poczułem gwałtowny przybór szacunku do samego siebie, ponieważ kurczę, ja jakoś tyle godzin i nie zdechłem. A tutaj parę, ten 2-3 powerbanki i nie naładowało mi telefonu do samego końca. O pojemności jakieś tam 1500 mniej więcej, a zdechły po prostu. A żeby nie było, były ładowane przed samym wyjazdem, bo wiedziałem, że będę wyjeżdżał, więc były naładowane do pełna. Czyli mamy godzinę mniej więcej sobie chyba kurde trzecią i mam nienaładowany telefon i 3 powerbanki w okolicy 3 stopni teraz się samo rozładowały. Taka ciekawostka. Mówię. Ku potomności, żeby inni wiedzieli, że temperatura daje radę, bo na tym, na te same powerbanki w granicach w stopni 20-30 potrafiły same naładować telefon w całości od strzała. A teraz 3 pojechały i mam na 60-30% i są wyładowane. Jest 3 stopnie, jest duża wilgotność i powerbankom to robi. Pamiętajmy o tym. Przed spaniem, trochę w trakcie spania, parę praktycznych uwag. Jest zajebiście. Zero uwag. Ziemia jest ten miękka generalnie i więc tak jak rozkładałem karimatę, to faktycznie wychodziło na to, że nie potrzebuję nic większego, ten nic więcej, bo jest miękko. Jest ciepło, bo wełniane skarpety, po raz pierwszy pomyślane skarpety, żeby jakieś parametry miały, a nie po prostu, że coś jest na nogach, dają radę. Nigdy wcześniej o tym nie myślałem, że skarpety takie właśnie z bawełny, tak samo jak t-shirt z bawełny, że są do dupy, bo po prostu wyciągają ciepło. Więc wystarczyło tylko zmienić materiał skarpet i mamy na chwilę obecną właśnie coś tam po trzeciej. Temperatura jest 3,5-4 stopnia, jak tam pokazuje termometr. I jest ciepło, bez żadnych docieplaczy, ocieplaczy. Jak byłem tam w maju, to musiałem sobie w nogi wrzucić ocieplacze i nigdy nie pomyślałem, że to jest kwestia materiału, z którego są wykonane skarpety. Więc rewelacja, ten rewelacyjna sprawa, że wełna rządzi. Mógłbym powiedzieć coś na temat świata zewnętrznego, cokolwiek. Ale tam nic nie ma. Nie ma komarów, nie ma żab, prawda? Wszystko wymiękło. Wystarczyło też, że temperatura sobie spadła kurde do jakiegoś tam stopnia. I cała przyroda zamarła.
No i co mogę powiedzieć? Jutro też wam uciekniemy, jutro też tu będę. Hello, Wietnam! Idę spać powoli, bo taki jest klimat, żeby iść spać powoli. I co mogę powiedzieć? Na dobranoc tyle, że jakoś przestał mi przeszkadzać brak podłogi w namiocie. W sumie, kurczę, taka gleba jest fajna i nie ma powodu, żeby tutaj wykładać to dywanem. Więc bardzo nagle się pogodziłem z rzeczywistością i taka gleba rosnąca jest bardzo fajna. Nie przeszkadza mi nagle. Nie będę się starał o na przyszłość o jakąś podłogę. No, to byłoby podsumowanie całego wyjazdu. Jutro się obudzę. Mam nadzieję, że nie będzie padało. Mam nadzieję, że będzie przyzwoita pogoda, bo chciałbym zrobić zdjęcie na zewnątrz, wstrzyknąć fotkę, jak ten mały obóz wygląda. Skoro się właśnie to dzisiaj na szybko nie udało. I co? Mamy magiczną czwartą. Niby nic nie dolega. Jest ciepło i w ogóle, ale znaczy się w stopy ciepło i tak dalej nie wyciąga, więc kurczę, skarpety z wełny dają radę. Ale jest pobudka, bo kurde jest czwarta i nie wiem, jest albo kurde wilgotno, albo zimno, albo nie wiadomo co, ale jakoś kurde jest pobudzenie, że to jest ta godzina piania koguta. Nie wiem, o co biega, bo zimno niby nie jest, ale kurde wilgoć jakoś taka w miarę wcha. Przykryję się dodatkowymi rzeczami i generalnie, kurczę, nie poddam się trendom natury. Może jakoś tak, kurde, przebiedzę się do siódmej, no bo nie będę się, kurde, przecież o czwartej, kurde, rano zrywał i składał. I tak nie będę mógł prowadzić, tak przynajmniej do dziesiątej. Więc może to jest kwestia po prostu, żeby się wziąć, no, dołożyć, kurde, warstw ciuchów na siebie i będzie okej. Tak zrobimy. Jest rano, jest wrześko, 7 stopni, tak to wygląda w czasie światła widzialnego, w zakresie światła widzialnego. Widzę, że wczoraj po ciemku przy stawianiu tych gałęzi jakoś nawet się udało, dało radę. W nocy nie było mnie widać, tutaj jakby ktoś nie szukał, to teoretycznie też by się nie skumał, że tu jestem. Teraz jak wspominałem, najgorsza opcja pakowania tego wszystkiego. Dobrze, że nie padało, jak wspomniałem. Nocka dała radę. O, słońce wychodzi. Jest ładnie. Dowódcy U-botów nie byliby zachwyceni moim wynikiem czasowym, jeżeli idzie o pakowanie się. Oni potrafili zanurzyć U-bota w 30 sekund, jak było trzeba, na awaryjnym. Ja się pakowałem godzinę. Ale tak jak wczoraj nie było czasu, bo było ciemno, pokazać jak to mniej więcej wygląda. Taki pakiet startowy na noc w lesie. To jest komplet wszystkich rzeczy, które ze sobą miałem. I widok też jest do kompletu.